Witam serdecznie, jestem Habaś, a to jest Skyforge i oczywiście jeszcze raz spojrzymy sobie na Port Naori. Jest to fajna instancja do levelowania naszych umiejętności, naszych postaci. Popatrzmy sobie na przebieg, very easy, ewentualnie normal, to są najlepsze top poziomy. Bierzemy najniższy poziom praktycznie, który mamy dostępny, za który jest nagroda. Tak jak tutaj na przykład zobaczmy sobie Factory 501, nie ma tej nagrody, więc to odpuszczamy na pewno, natomiast tutaj very easy poziom nagroda jest, więc będziemy dostawać wszystkie normalnie przedmioty. I wchodzimy do gry. Pierwsza ważna rzecz, zakładamy sobie nasze wszystkie trofea, które są na Sea, czyli na morskie potwory. Zobaczmy sobie, czy ja mam je założone. Oczywiście tak, Sea Trophy, 3% bonusa i zaczynamy. Najważniejsza rzecz, zbieramy sobie te wszystkie tutaj moby, które możemy. Które postaci się do tego nadają? Wszystkie, które mają jakieś AOE i które mogą zburstować damage, ewentualnie przeżyć na tyle długo, żeby po prostu... No, żeby nie paść od jakiejkolwiek tutaj... rzeczy. Ważna rzecz, wchodzimy tutaj sobie od razu do boku, dzięki czemu będziemy mieli na krótkiej odległości te postacie tutaj. Te kelpy będą bardzo blisko i zaczynamy je bić po prostu ze wszystkiego, co tylko mamy. Kolejna ważna rzecz to jest konto premium, które niestety musimy mieć, jeśli chcemy sobie expić te... jeśli chcemy te sparki zdobywać. Niestety na tej instancji lecą tylko klasowe sparki, więc jeśli czujecie się na siłach i na przykład macie Cryomancera na tyle ogarniętego, że możecie to zrobić, no to jasne, nie ma problemu, będziecie zbierać te sparki swoje klasowe. Natomiast bez tego niestety mógłby być problem. Jak widzicie, minuta 20 i my mamy już pierwszego bossa, ponad 20 tych sparków zdobytych. Natomiast możemy sobie iść oczywiście dalej. Sposób jest taki, że po prostu w tym momencie kończymy sobie już tą naszą instancję i wchodzimy do niej od nowa. Dzięki temu w minutę tam 20 zdobywamy te 25-22 sparki, zależnie od naszego szczęścia. Natomiast w te 10 minut, powiedzmy, gdzie normalnie byśmy przechodzili jakąś instancję, my zdobędziemy tych, powiedzmy, sparków, nie wiem, stówkę albo i nawet więcej. W tym miejscu umieramy sobie oczywiście i przechodzimy dzięki temu do pierwszego, do drugiego już oczywiście bossa, co nam dosyć przyspieszy tutaj rozgrywkę. No i możemy go zacząć, oj, nie zdążyłem chyba strzelić w niego. Pierwsza ważna rzecz, po pierwszym pasku ten dodatkowy boss się powinien pojawić, dokładnie. Szykujemy sobie na niego wszystkie nasze najmocniejsze uderzenia, żeby jak najszybciej go po prostu pokonać. I na tym to polega. Następnie oczywiście, jak on się schowa, wracamy sobie do naszego Stormclaw'a. I tak jak mówiłem, wszystko co najlepsze oczywiście w nich rzucamy. Nie ma co tutaj oszczędzać. Ja na szczęście tutaj nie zginę jako nekromancer, więc mogę sobie pozwolić na trochę więcej zabawy z nimi. I tak to ma wyglądać. Jak widzicie, ona nawet zbiera taki damage, że nie zdąży po prostu się pojawić na dobre, a już musi się chować. Więc tak trzeba to po prostu niestety wykonać. Ja już go sobie dobiję, mimo że ona się pojawiła. Ale... nie będzie to nam stwarzać zbyt dużych problemów. Oj, 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 misklik. No ale dobra. Okej. Zobaczmy sobie 3 minuty 30 sekund na drugim bossie. No już tutaj niestety troszkę zwolniliśmy, ale to jest dalej 1,5 minuty mniej więcej na bossa. Więc też całkiem nieźle. Przechodzimy sobie oczywiście tutaj dalej. Nie będziemy walczyć z pojedynczymi mobami, gdyż mija się to z celem naszej. Tu znowu wchodzimy sobie za ten winkielek i po prostu zbieramy tamte moby, żeby one do nas przyszły. Niestety nie zawsze się to udaje. Więc tutaj mogą być największe problemy tak naprawdę z tymi właśnie mobami. Ja tu mam największe problemy zawsze. Ale powinno się tu w miarę udać. Przy
lepszych postaciach, które się nie muszą zatrzymywać do używania ataków. Łatwiej sobie tu po prostu przebiec, taki na przykład Cryomancer może spokojnie sobie przebiec to i po kolei po prostu zabijać te moby. Ja niestety muszę się tutaj trochę namęczyć, więc chwilkę stosunkowo dłużej to zajmie. Coś tu się zawiesiło jeszcze. I oczywiście używamy AOE. No te moby są stosunkowo niestety mocne, nawet na tym niskim poziomie. Znaczy mocne, nie na tyle oczywiście, żeby cokolwiek nam zrobić. Natomiast stanowczo wydłużają czas, a tym razem już idzie mi naprawdę opornie. Ale mam nadzieję, że ten czas będzie w miarę... Oj. Miałem włączoną tutaj samona, a nie mogłem ich samonować. Okej. Okay. Na szczęście w końcu się udało. No i przechodzimy do ostatniego bossa. Mamy chyba około 5 minut teraz. Mam nadzieję, że w jakieś minutkę niecałą uda się go pokonać. Na tym to polega. Gdyby nie ta przed chwilą przydługawa walka, no to powinienem zejść do około 5 minut. Tyle mi najczęściej to zajmuje. Wiadomo, jest to oczywiście nudne, takie bicie tego moba, tych bossów. Oj, co on mnie tak odrzuca? Jest to oczywiście nudne, no ale coś za coś, prawda? Dzięki takiemu właśnie sposobowi można szybciutko sobie inne te klasy tutaj wyekspić. Dużo to daje oczywiście postać, która ma teraz 20 tysięcy, 15 tysięcy prestiżu nowa, która nie ma odblokowanych żadnych umiejętności, no jest naprawdę jeszcze gorsza niż taka postać, która ma te 300-500 z prestiżu. Przynajmniej po niej wiadomo, że ona nic nie ma, prawda? Natomiast tutaj tej wiadomości niestety nie mamy. Heaver. No i udało nam się 6 minut 34 sekundy. Gdyby nie ta walka tutaj przed chwilą, powinno do 6 minut bezproblemowo zejść. I to by było na tyle. Te krótkie wideo, mam nadzieję, że zachęci jeszcze bardziej Was do grania w Skyforge. No i do zobaczenia. Cześć!